pięknie stoję w znaku. Tak zwany gate do świątyni rozpusty i hazardu. Hazardu? Chyba nie, po prostu. Dzisiaj późniejszy dzień, łazimy sobie. I uważaj, Kuba, Kuba, Kuba! O tym właśnie mówiłem. No, z tej strony Banis. Nadaję do was z Malty, dokładnie ze Sliemy, gdzie właśnie sobie spacerkiem idę na obiad. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi tutaj głównie o to, że postanowiłem dość regularnie robić różne podsumowania dotyczące tego, co się dzieje na scenie pokerowej obecnie. Do tego opowiadać wam, co tam słychać w Smartspinie. Wróćcie, prosty, treściwy vlog pokerowy. Trochę pogadaliśmy sobie z Mewem w sumie o ostatnim mażarze w Dotkę, ale przejdźmy teraz do konkretów i wróćmy do samego Smart League. Ogólnie, kto jest moim zdaniem faworytem, kto będzie wiódł prym na poszczególnych pozycjach? Moim zdaniem czarnym koniem całego turnieju będzie gracz Oniku Gezła. Obecnie jest to nasz Elite Member, który w tym momencie po pierwszych 10 tysiącach gier w Smartspinie jego average CPV wynosi 70 na grę. To jest człowiek, który po strajkach ma ponad 10% ROI, na average bainie około 45. To jest kwestia dosłownie 2-3 tygodni, kiedy on awansuje na setki i myślę, że tam też zmasakruje. Ewidentny talent, bardzo młody zawodnik, bardzo głodny gry. Jeżeli chodzi o kapitanów i o to, który będzie tutaj też ewidentnie bardzo zarządzał dobrze swoją drużyną, no to Faldor, zwycięzca ze Smart Euro. Papa Przemo, dekada w tej branży, znajomość ponad 1000 pokerzystów, cieszy się prawdopodobnie obok founderów i coach największym estymą w całym Smartspinie. Osoba bardzo zaangażowana w projekt i która uwielbia rywalizować, więc myślę, że będzie bardzo podobnie jak Smart Euro i to też będzie osoba, która będzie nakręcać cały ten turniej. Opowiadając wam o moich faworytach, zapomniałem zupełnie o Wolę jako kapitanie, który też będzie ewidentnie mocną stroną całego turnieju. Wolę jest jednym z naszych najlepszych coachy, a graczem też z najlepszymi lifetime wynikami w Smartspinie. Uzyskał już ponad 200 tysięcy V-ki lifetime, więc są liczby, które zobowiązują i jednak robią wrażenie. Nie bój, Paweł, jak jeszcze ci na łeb siądzie, a teraz tego tyle nagrywam. Nie będziesz musiał machać. O, tutaj macie słynny maltański corner, który znajduje się przy wejściu nieopodal Paczew, 150 metrów gdzieś od niego. Macie tutaj dwa bary, w którym możecie za euro 50 napić się drinka i podrywać dużo ładnych dziewczyn.
wszystkim SmartLeak. O co w tym wszystkim właściwie chodzi? Jest to największa promocja w historii SmartSpina. 16 drużyn, każda po 11 zawodników, tak jak na boisku. 176 graczy w grze. 36 najlepszych setkowiczów, 60-kowiczów, 15-kowiczów i 7-kowiczów oraz 48 najlepszych 30-kowiczów prowadzonych przez naszych coachy judge oraz Papa Przema Faldorna, zwycięzcę Smart Euro. Co decyduje o wygranej? EV po strikeback, jakie uzyskują zawodnicy na poszczególnych pozycjach. Trzeba kupić zaopatrzenie na dzisiejszy wieczór. Przychodzi do nas Jeffrey, Giudecini, Strojanowski i Marcin z Betbetu. Trochę popijemy, trochę pogadamy. Odnośnie moich przemyśleń na temat potencjalnych gwiazd w Smart League. Zapomniałem zupełnie. Artspinnerzy z Ameryki Południowej, mianowicie Bloomingu 94, przepraszam. Blooming to 21-letni chłopak z Kolumbii, który lubi w życiu trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to grać w poker. Druga rzecz to podróżować. Tylko podczas bytności w Smartspinie przez 5 miesięcy był w Australii i w Tajlandii. A trzecia rzecz, imprezować. Chłopak ma styl i robi to w bardzo fajny sposób. Łączy trzy swoje pasje i je balansuje. Czyli przysiada do gry, gra w miesiąc 6-8 tysięcy spinów, czyli tyle co przeciętny spinner robi w kwartał. Kolejny miesiąc baluje, no i wsiada 6-8 tysięcy. I zalało wszystko. No i wszystko zalało, to pięknie. Ulice się same sprzątają. Czekajcie, muszę kupić alko. Thank you. Okej. Okay. Zakupy na dzisiejszy dzionek zrobione. Grej Gusik wjechał, ogólnie rzecz biorąc wszystkim fanom białego trunku bardzo polecam ten napitek, pięciokrotnie destylowana wódeczka. Powiedz mi, a pokaż mi z przodu. To jest zagrany zakład. Ale co nie równych szansa. Co było kwotą zakładu? Czy to Blue Label? Czy to Blue Label? Ale dobrze. Czego nie... Zakład wygrany niesprawiedliwie. Ale... Oszukańczo. A co miałem zrobić? Ale według zasad tak. Co miałem zrobić? No miałem coś tam zagrać według... tam gier? 4000 gier, 42 tysiące na set. Wiem, zrobisz 42 tysiące na set. Czy to było wykonalne? Było. Miło. Czy wykonałeś to? Nie. Dzięki. Dokładnie. I zawsze coś tam sobie znajdziesz. Ale świeżo. Świeżo. Ja właśnie wypadłem Sebastiana i Nuni. Ta postać ewidentnie doda naszej polskiej scenie, światowej scenie pokerowej, młodej scenie pokerowej zdecydowanego koloru.
Także jeszcze raz Sebastian, wielkie gratulacje ode mnie oraz od Marcina.